Cześć, witam na kanale Ewa Marchewa. W dniu dzisiejszym zapraszam na przygotowanie ciastka dyniowego. Oglądajcie. Do przygotowania ciasta dyniowego potrzebujemy około 350-400 gram dyni puree, dyni zblendowanej, rozdrobnionej. Użyłam dynię Hokkaido, którą wcześniej upiekłam w piekarniku. Dynia została pokrojona na paski 3-4 cm, upieczona w temperaturze 180 stopni przez 40 minut. Po tym czasie wyciągnęłam z piekarnika, zdjęłam skórę, dynia musiała ostygnąć i ją zblendowałam. I taką dynię wykorzystam teraz do ciasta dyniowego. Poza tym 5 jaj, 200 g cukru, używam cukier trzcinowy, 250 ml oleju roślinnego, 320 g mąki oraz po płaskiej łyżeczce sody oraz proszku do pieczenia, płaska łyżeczka przyprawy do piernika oraz 1/3 łyżeczki soli oraz płaska łyżeczka cynamonu. Zaczynamy. Do miski przelewam 5 jaj oraz 200 g cukru trzcinowego. Miksuję do uzyskania puszystej masy. Zobaczcie, ciasto już ubite jest, razem jajka z cukrem zostały na jasną masę ubite i teraz dodaję po kolei kolejne składniki. Wolnym strumieniem wlewam olej. Następnie dodaję przesianą mąkę do tego sodę oraz proszek do pieczenia. Przyprawę do piernika z solą oraz płaską łyżeczkę cynamonu. Składniki delikatnie wymieszam. Mieszam składniki. Dodaję dynię, pire z dyni jako ostatni składnik i wszystko razem łączę.
przygotowałam formę o średnicy 24 cm. Przekładam ciasto do tortownicy. Będę piekła przez 35 minut w dobrze rozgrzanym piekarniku w temperaturze 180 stopni. Opcja piekarnika góra-dół. Lekko wygładzam powierzchnię. I ciasto gotowe do wstawienia do piekarnika. Pora wyciągnąć ciasto z piekarnika. Ciasto dyniowe upieczone. Teraz poczekam, aż ostygnie i przygotuję polewę czekoladową. Do przygotowania szybkiej polewy czekoladowej potrzebuję dwie tabliczki czekolady. Jedna tabliczka gorzkiej czekolady, druga tabliczka mlecznej. Do tego dodaję 50 g masła. Dodaję 2 łyżki mleka. Wyłączam składniki połączone. Gotową polewą czekoladową polewam ciasto dyniowe. Rozsmarowuję i pozostawiam do wystygnięcia. Pozostawiam czekoladę do zastygnięcia na około godzinę. Wkładam ją do lodówki. Z cukrowej plasteliny jadalnej postaram się przygotować pająka. Teraz dorobię oka. Oko. Drugie oczko. Oczywiście musi być też uśmiech. Nasz pajączek będzie uśmiechnięty. O, trochę czerwonego. I mamy pajączka. Tak, gotowy. Czekamy teraz na zastygnięcie ciasta. Robię pajęczynę z lukru. Lukier przygotowałam z 2 łyżek wody, z 2 łyżek
cytryny oraz ze 100 gram cukru pudru. Ciasto dyniowe gotowe. Jeżeli podobał Wam się przepis, subskrybujcie i lajkujcie moje konto. Ewa Marchewa. Pozdrawiam. Smacznego.